Witajcie. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat ballady Adama Mickiewicza pod tytułem Rybka. Wybór tego tekstu, żeby o nim właśnie poopowiadać, a nie o jakiejś innej balladzie, wydaje się być nieco problematyczny, albo być może nawet kontrowersyjny. Dlatego, że są lepsze ballady Mickiewicza. No, romantyczność jest lepsza, prawda? Programowa jest istotna. Lilie są krwiożercze i tutaj faktycznie można dzieci nimi straszyć. Pani Twardowska jest zabawniejsza niż Rybka. Moje ulubione To lubię. No, jest popisem ironii i jest fantastyczną powieścią szkatułkową, w której bardzo wiele rzeczy się dzieje pomiędzy słowami. Tak? Natomiast Rybka wydaje się być taka niepozorna, taka skromna, taka po prostu zwykła. Tak? No więc moim zdaniem na przykładzie ballady Rybka w najlepszy sposób można pokazać, o co tak naprawdę w balladach chodzi i co jest i fundamentem ballady, i być może jakimś morałem. No, zacznijmy od początku. Link do ballady Rybka znajdziecie w opisie do tego filmu. Jeżeli chcecie, przeczytajcie sobie najpierw tę balladę, a potem sobie obejrzyjcie, co mam o niej do powiedzenia, albo odwrotnie, najpierw sobie posłuchajcie tego, co mam o niej do powiedzenia, a potem być może przeczytajcie sobie balladę. No to zacznijmy od początku. Adam Mickiewicz wrzuca nas znowu w sam środek opowieści. Nie ma tutaj takiego dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie albo żył sobie ktoś. Nie. Na samym początku opowieści mamy bardzo niepokojący obraz, ponieważ przez las, przedzierając się przez krzaki, biegnie jakaś dziewczyna. Jest rozpaczona, jest załamana, jest młoda, śliczna, ale jej twarz wykrzywia grymas nabrzmiewającego smutku. Tak? Włosy pewnie rozczochrane i biegnie w jakimś kierunku. Tu jest wybór poezji Mickiewicza. Tutaj będę cytował z tego właśnie. Biegnie w jakimś kierunku i wiemy, że coś złego się stało albo za chwilę się stanie. I czytelnik się zaczyna zastanawiać, o co chodzi. Przynajmniej ten czytelnik, na którego Adam Mickiewicz liczył. No i my szybko się dowiadujemy, o co chodzi, ponieważ Krysia odtwarza nam w taki skrótowy sposób swoje własne losy, które to losy były niestety udziałem bardzo wielu dziewczyn żyjących w tamtych czasach. No to losy Krysi były następujące. Krysia była piękną, młodą dziewczyną, która najprawdopodobniej była jakąś służącą, posługującą, być może kucharką, być może pokojówką w domu, w którym mieszkał bardzo potężny, bogaty, najprawdopodobniej właściciel tutejszych okolicznych wiosek. I ten pan wypatrzył sobie Krysię i zaczął się do niej zbliżać. Obiecywał jej miłość, deklarował chęć ożenienia się z Krysią, ale wiemy, że takie rzeczy nie wchodziły w rachubę. Bogaci panowie, którzy mieli herby, mieli tytuły, należeli do arystokracji, do szlachty, nie żenili się z takimi biednymi Krysiami. Oni tylko i wyłącznie obiecywali, mamili wizją przyszłego związku po to, żeby sobie móc taką Krysię wykorzystać. No i Krysia była wykorzystana. Krysia została wykorzystana. Nie wiemy, ile trwał ten romans, ale finalnie Krysia zaszła w ciążę, a kiedy w takich sytuacjach dziewczyna, młoda kobieta zachodzi w ciążę, no to natychmiast przestaje być interesująca dla tego mężczyzny. Żeby było jeszcze bardziej przerażająco, w momencie, kiedy Krysia już urodziła to dziecko, to pan okolicy całej, żyjący w tym dworu, obłudnik, znalazł sobie kobietę, która była no, jego stanu, tak? Miała też szlacheckie pochodzenie i z nią się właśnie ten zły pan związał. A Krysia zostaje, krótko mówiąc, w bardzo nieciekawym położeniu. No bo pomyślmy sobie, młoda dziewczyna ma nieślubne dziecko i pewnie nie będzie już mile widziana w miejscu, w którym pracowała. No i co, jaki los ją czeka? No, nieślubne dzieci nie mają ojców. Kobiety, które mają nieślubne dzieci, nie mają mężów. Tak? Taka była sytuacja w
w tamtych czasach. Pod koniec wieku XVIII, na początku wieku XIX, taka Krysia byłaby całkowicie wyłączona, wyrzucona poza obręb swojej własnej społeczności, wychowywałaby sama swoje dziecko. Dziecko nigdy nie miałoby ojca, no bo kto by chciał się z taką Krysią związać? Tak? Ona już była w pewien sposób, mówiąc nieładnie, pohańbiona. A więc co Krysi zostało? Krysi pozostało popełnić samobójstwo. To było takie dosyć popularny sposób rozwiązywania problemów w romantycznej literaturze opisywane. Tak, no więc Krysia popróbuje popełnić samobójstwo i ta próba samobójcza jej się udaje. Rzuca się w toń jeziora Świteś i tam ginie. Ale zanim się rzuciła w toń jeziora Świteś, wypowiada takie oto słowa. Niechże sobie żyją młodzi, niech się z nią obłudnik pieści, niech tylko tu nie przychodzi urągać się z mych boleści. A więc Krysia dobre serce ma i tuż przed śmiercią mówi: wybaczam temu człowiekowi, niech oni się cieszą sobą, niech tylko nie przychodzą tutaj, w to miejsce mojej najgłębszej rozpaczy, w miejsce, w którym popełniłam samobójstwo, niech tutaj nie przychodzą naigrywać się z mojego nieszczęścia. I Krysia popełnia samobójstwo i dołącza pewnie do grona rusałek wodnych, nazywanych od nazwy jeziora Świteś Świteziankami, i odtąd będzie wiodła życie wśród tych nadprzyrodzonych istot. Tak? Tutaj taki delikatny wtręt, dygresja. Kultura ludowa przynosi nam mnóstwo nadprzyrodzonych postaci. Jedną z takich postaci jest topielec albo rusałka. Tak? I to są bardzo niebezpieczne stworzenia żyjące pod wodą. Jeżeli kogokolwiek w czasie kąpieli zapał skurcz, jeżeli ktokolwiek utonął, nawet pod wpływem alkoholu pływając, tak? No to ludzie w tamtych czasach, no to przypomnijmy sobie wiek XVII, XVIII, XIX, ludzie wierzyli w to, że to topielec kogoś złapał i pociągnął na dno, albo rusałka kogoś unieszkodliwiła, tak? I często tymi rusałkami albo tymi topielcami zostawali ludzie, którzy autentycznie popełnili samobójstwo, rzucając się do wody. Tak? No to tutaj Krysia została taką właśnie świtezianką, taką rusałką. No i mamy już zawiązaną akcję, coś dramatycznego się dzieje, ale dochodzą nam dwa elementy bardzo ciekawe. Dochodzi nam dziecko, które Krysia zostawiła, i dochodzi nam stary służący. Dziecko, no to jest dziecko Krysi i tego niedobrego, złego pana, który w tym momencie już jest świeżo upieczonym mężem, ponieważ weselisko w jego dworze właśnie trwa. Natomiast służący, no to jest jakiś starszy już pewnie człowiek, który niejedną tego typu historię widział, tak? Zdeklarował sam przed sobą, że będzie się tym dzieckiem opiekował. Ale zanim taka deklaracja w ogóle pewnie zakwitła gdzieś w jego głowie, no to znalazł to dziecko i nie wiedząc jeszcze o tym, co stało się z Krysią, zaczął Krysię nawoływać. Chodził pewnie z tym dzieckiem tam, gdzie ostatnio Krysię widział, czyli gdzieś tam nad wodą, w której Krysia się utopiła. No i wołał: Krysiu, Krysiu, i w tym momencie i nawoływanie tego starszego człowieka, i być może płacz głodnego niemowlaka sprawiły, że zaczęły dziać się rzeczy nadprzyrodzone. Z wody wyskoczyła tytułowa rybka i skacząc jak płaski kamień rzucony na płaską toń jeziora, skacząc, stopniowo zamieniała się ta rybka w istotę, którą my dzisiaj nazywamy syreną, czyli w pół kobietę, pół rybę. Oczywiście ta połowa kobieca to jest od pasa w górę, tak? A więc ta syrena ma odsłonięte piersi i tymi piersiami może nakarmić to głodne dziecko, które być może tej syrenie podaje zaskoczony, przerażony, osłupiały ze zdziwienia stary służący. I tak to wszystko wygląda przez jakiś tam czas, tak? 2 razy dziennie ten stary służący przychodzi z tym płaczącym dzieckiem nad jezioro. Płacz dziecka wywołuje tę rybkę, rybka zamienia się w syrenę i to syrenie mleko, tak? To syrenie mleko jest pokarmem tego niemowlaka. No, za jakiś czas pewnie ten niemowlak będzie mógł już jeść co innego, ale jak na razie musi mieć pokarm płynny. Aż tu pewnego dnia ten stary służący nie może nakarmić dziecka. Nie może pójść nad jezioro, ponieważ zobaczył, że najpierw udali się tam na spacer ten zły pan i jego młoda żona. A więc służący nie może tam pójść. Dlaczego? No,
No wyobraźmy sobie, stary służący niesie niemowlaka do lasu nad jezioro. Przecież ten pan się go zapyta, ty stary, skąd masz to dziecko? No znalazłem, no bez sensu, prawda? No jak znalazłeś, gdzie znalazłeś? Ukradłeś, porwałeś komuś, tak? Skąd masz to dziecko? Przecież nie powie temu panu, że to jest dziecko tej Krysi, która popełniła samobójstwo z racji tego, że ty, panie, ją wykorzystałeś i zostawiłeś. A więc służący czeka, będąc chyba dosyć sprytny, będąc dosyć sprytnym i przewidującym. No ale czeka, czeka, czeka godzinę, drugą, trzecią, nic się nie dzieje. W końcu decyduje się pójść tam, gdzie udali się ten pan z żoną. Patrzy, córa dziwi, tak? Leżą porozrzucane ubrania i leży jeden wielki kamień. Co to jest? Służący drapie się po głowie. Kilka ładnych minut zeszło mu na tym, żeby cokolwiek pojąć. Aż w końcu zrozumiał. A potem czytelnik też musi zrozumieć, cóż to są za porozrzucane ubrania. To są ubrania, które zostały po tym złym panu, który wykorzystał Krysię, i po jego żonie. Ale skąd te ubrania? A gdzie oni są z kolei? Poszli się kąpać? Być może poszli się kąpać, zrzucili ubrania, ale ich nie ma, został kamień. A więc co się stało? I służący już wie, i my też już powinniśmy wiedzieć. To Krysia zobaczyła, że na miejsce, w którym popełniła samobójstwo, tak, pojawili się ci, którzy do tego samobójstwa ją popchnęli, czyli pojawił się ten pan i jego żona. I dlaczego są zamienieni w jeden kamień? Ano dlatego, że nad brzegiem wody zebrało im się na amory. Zrzucili ubrania i zaczęli uprawiać miłość. A Krysia się wściekła. I to jest dosyć oczywista reakcja, no bo jeżeli na oczach zdradzonej kochanki ten mężczyzna, no właśnie w bardzo dosłowny sposób wyraża uczucia i pieści, a potem uprawia seks ze swoją żoną, no to w tym momencie Krysia no, się zagotowała i rzuciła jakiś czar potężny na tego właśnie złego pana i na jego żonę. I w tym momencie się ballada kończy. Ballada kończy się tym, że stary służący wraca z pośpiechem do domu, odmawiając pacierze. Tak? Ponieważ tylko modlitwa, znak krzyża jest w stanie obronić go przed ewentualnymi efektami ubocznymi tej wściekłości Krysi. Cóż my tu mamy? Teraz dochodzimy już do pewnych morałów. Po pierwsze, jaki jest morał? Pamiętajmy najważniejsze słowa z całego romantyzmu. Miej serce i patrzaj w serce. Co jest największym grzechem, który można popełnić w romantyzmie? Otóż złamać czyjeś serce, być nieczułym, zlekceważyć czyjąś miłość. To, że ktoś by kogoś zabił, to można machnąć ręką, zabijeś kogoś, dobra, wybaczymy ci to. Ale romantyk nigdy nie wybaczy tego, że ktoś odrzucił czyjąś miłość, wyśmiał czyjeś uczucia, złamał komuś serce, a Krysia została właśnie w ten sposób potraktowana. Serce Krysi zostało złamane. I to dlaczego zostało złamane? Ponieważ ona uwierzyła w czystą intencję tego pana, który deklarując jej miłość, tak naprawdę szukał jej no nieco innych części ciała niż serduszko. Tak? To po pierwsze. Po drugie, pomyślmy sobie o fantastycznym wymiarze, który pojawia się w balladzie Rybka. W większości ballad Mickiewicza ten element fantastyczny jest bardzo ważny i to właśnie ten element fantastyczny, w tym przypadku te rusałki, a potem ta zamiana w kamień, tej dwójki ludzi, tak? Ten element fantastyczny jest wykorzystywany po to, żeby przywrócić ład, przywrócić sprawiedliwość, wymierzyć karę. No bo pomyślmy sobie teraz o tej karze. Jaka jest ta sprawiedliwość? Ktoś mógłby powiedzieć, hola hola, ale co była winna ta żona? Ta żona przecież nie wiedziała nic o Krysi, nie miała prawa wiedzieć. No skąd by miała wiedzieć? Ten mąż by się przyznał? No gdzie? Przyznałby, słuchaj, ożenię się z tobą, ale miałem tam na boku parę miesięcy temu taką Krysię i ją wykorzystałem i mam już dziecko? No gdzie? W życiu nigdy. A więc ta sprawiedliwość jest do tego stopnia
miażdżąca, że dotyka nie tylko bezpośrednich sprawców zła, ale dotyka również tych, którzy stoją obok, ale są kompletnie niewinni z punktu naszego punktu widzenia. Ponieważ my byśmy oszczędzili tę żonę, ale moralność ludowa, która stworzyła nam tę opowieść o nieszczęsnej Krysi, ta moralność ludowa jest bezlitosna i nam wszystko, wszystko nam demoluje, jeżeli to coś miało tylko i wyłącznie chociażby styczność ze złem. Tak? I jeszcze dodajmy do tego jedną bardzo ważną kwestię. Pomyślmy sobie. Ta opowieść została wzięta z pieśni gminnej, czyli Adam Mickiewicz być może ją usłyszał. W tej opowieści mamy do czynienia z bardzo słabo zamaskowanymi, wstydliwymi chyba, kwestiami dotyczącymi relacji pomiędzy chłopstwem a warstwą wyższą. No bo ja sobie wyobrażam, że takich opowieści jak opowieść o Krysi, o wykorzystanej, zbałamuconej dziewczynie, takich opowieści było mnóstwo. I nie ma się czym chwalić, chciałoby się powiedzieć, polskiej szlachcie. Nie ma się czym chwalić, że jest się panem wioski, jeżeli dokonuje się takich oto bardzo przerażających rzeczy, jak wykorzystywanie i porzucanie młodych i w sumie bezbronnych ofiar, w tym przypadku tej biednej dziewczyny. Dodajmy jeszcze do tego jedną bardzo istotną kwestię. Tak jak w przypadku myślenia mitycznego, o którym być może mówiono w pierwszej klasie szkoły średniej, tak samo w przypadku ballady Rybka istnieje ten sam mechanizm. Jeżeli wyobrażamy sobie, albo postaramy się sobie wyobrazić, jak doszło do powstania tej opowieści o Krysi, no to musimy cofnąć się do momentu, w którym spojrzymy sobie jeszcze raz na ten kamień leżący nad jeziorem. No bo najprawdopodobniej najpierw był kamień w kształcie dwójki ludzi. Potem ktoś sobie wymyślił, aha, ja wiem skąd ten kamień jest. To pewnie ten kamień to jest zaklęta jakaś para ludzi. Ale dlaczego jest zaklęta? Ano, bo coś zamieniło tych ludzi w kamień. A dlaczego zamieniło coś ludzi w kamień? Ano, bo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? To jest właśnie to myślenie mityczne i ten świat ludowej wyobraźni. Wszystko. Drzewo, kamień, jezioro, rzeka, góra. Wszystko ma swoje nadnaturalne pochodzenie. A w tym przypadku, w przypadku ballady Lilie, mamy do czynienia z opowieścią, która daje nam nie tylko wytłumaczenie, skąd się wziął jakiś kamień, ale daje nam też wyraźną przestrogę. Nigdy nie wolno złamać czyjegoś serca, ponieważ czeka nas za to przerażająca kara, a jest to najcięższy grzech, jaki może być popełniony w dobie romantyzmu. Pozdrawiam. Do zobaczenia.